Tak, rzucał się nas na klawiszy i będę ich bił, nie? Każdego, kto ten przyjdzie na kuchnię w pierwszy dzień, zanim jeszcze będę w izolacji, nie? Podoba mi się, że masz taki szczegółowy plan. Zacznę skręcać. To są tak zwane plany na życie, rozumiem. No, zacznę skręcać karki ludziom, tym pijaczkom, nie? I będzie finito. Zamkną mnie wtedy do izolatki, dostanę do żywocie, nie? Kurde, robi mi czym. Podnieś mi karę. Do żywocie. Czekaj, podniosę moment. Gdzie ty? Dostanę do żywocie. Nie mogę podnieść, bo mnie coś bije. I później napiszę do dyrektora więzienia, nie? Że dawaj komputer i internet. Dawaj, będziesz grał w WoWa. I będę grał w WoWa. Ja chciałam ci powiedzieć, że to tak nie ma, że będziesz grał w WoWa. No i właśnie, ja go zaszantażuję. Powiem mu, Cfelu, dawaj komputer i internet, albo zobaczymy, nie? On nie ulegnie szantażowi, nie ma takiej opcji. A on powie, możesz mnie obciągnąć. Dokładnie, tak powie. A i tak nic. Wtedy się zacznie, nie? Ja będę codziennie obsruwał ściany. No to będą cię bić, no. Kto mnie będzie bił, jak będę cały gównem wyklarowany? To cię wezmą pod zimny prysznic. A ściany opowiedzi. Co bym nie wie pod prysznic, cię ubiją, a potem cię zbawcą. Dokładnie, a potem ci zostawią znowu na tydzień, żebyś się usmarował gównem. I od nowa. Oni lubią takie zabawy, myślę, że co? A o kim myślę, że mówi? Normalni ludzie idą na strażników? A, o strażnikach, no to już, patrz. To o strażnikach ma kolejny rolnik. Ty mówisz, że oni mnie umyją, nie? A muszą najpierw mnie jakoś dotknąć, jak ja będę obsrany cały, nie? To co mają? Wezmą szlauf i cię po prostu polegają. Podłączą taki szlauf. Ale ty jest cała cela do wymiany, nie? Do remontu. Do remontu. Będziesz się powrócisz, to będziesz taki spał, no przecież. Myślisz, że ktoś będzie ci remontował. No, bo ja muszę zesrałeś, no chyba żartujesz. Ja muszę mieć dogodne warunki, a jak nie będę miał, to złożę skargę i ktoś poleci z pracy, no nie? Czy odrobi nieszczęścia. Przez 10 lat się będę z nimi sądził. Aż w końcu obsiadę. Ty też napisz skargę, że nie masz dogodnych warunków pracy. On mi pomoże, on będzie w moim imieniu... Pomaga cię jako matek pod jaja. Będzie twoim PR-owcem. Patrzcie, tyle się kogo będę znał, nie? Ale załóżmy, że... Nie, no myślę, że wszystkich będzie znał. Przyjdzie do mnie ktoś na widzenie. Mój brat, jakiś tam, nie wiem, cukier, głupek jakiś czy coś. Cukier... Proszę cię, cukier nie przyjdzie, cukier się boi. Dobra, cukier nie się mnie. On jest dobry w gadce. On ostatnio mi mówił, ale ten kolega nie powie nic z mojej gildii. Stwierdziłam, że cukier się jednak boi. Ja wiem o tym. Cukier to jest szczur, ale nieważne, wracając do opcji. No. Jednym słowem, wystarczy jedna osoba, ktoś, powiem, składaj skargę, nie? I będzie skarga do wszystkich rzeczników praw człowieka, że ja jestem... Tak wielu to ich chyba nie ma. ...przetrzymywany, nie? Wystarczy przyjdzie kontrola i natrafi mnie na obsranego i oni mają przesrane, rozumiesz? A ja będę non-stop... Ale myślisz, że ta kontrola to ja? Że to nie są ugadani z dyrektorem, piją kawę u niego i pierdolą jakieś tam ławę, nie? No dokładnie. Myślisz, że co? Że to jest wszystko tak zgodnie z prawem? Pojebało cię? Oni cię umyją, wtedy... Wtedy będę oszukany, a jak zdechnę... No o, tak! Nie dość, że cię molestowali w dzieciństwie, też że cię wyruchają w więzieniu i jeszcze zostaniesz na koniec oszukany. Słuchajcie, jak zdechnę w więzieniu, bo będę chory od tego gówna, albo popiją mnie na śmierć. To nikt nawet mnie nie zauważy, no to takie straszne. Nie zauważą tego pobicia, bo będziesz pokryty gównem. Ja w testamencie napiszę, że zostaję zabity. Okej. Ktoś to ma odliczyć, co zabicie ciebie? A potem cię znajdą obsranego gówna. Poza tym mało tego, nie wiem czy wy sobie zdajecie sprawę, nie? Że ja mam prawo do adwokata i nikt tak nie zabierze. Okay. Więc ja muszę to zobaczyć, powiem. Jeszcze do ciebie przychodzi. Ale masz kasę, żeby go zapłacić? To będzie Golda Five'ił w głowie. To będzie z urzędu. Z urzędu nie, bo z urzędu, żeby coś wykrytało, musisz spełnić jakieś na warunki. Albo być tak, jak jest napisane w 64 paragraf 2 kapitała,
Będę. Musisz być głuchy, ślepy, kurwa, nie wiem, jakiś tam... Albo musisz nie mieć w ogóle środków, ale żeby nie mieć środków 600 zł, to znaczy, że masz środki. To, że siedzisz w więzieniu, to znaczy, że też masz środki. Ja nie będę miał... nie, na pewno. Będę mógł dostać ten, nie? Bo to ktoś w końcu... Patrzcie, ale adwokat urzędu to jest lipa, rozumiesz? On ma... On ma ci głęboko w chuj, chciałbym... Ale ja mu powiem tak, proszę pana. Ja... Nie będzie pan musiał się ze mną uderać. Tylko niech pan powie tej i tej osobie, na przykład, nie wiem, podam nazwisko jakiegoś swojego serdecznego przyjaciela z podstawówki cygana i powiem mu tak, chodź do mnie na widzenie, ja mu wszystko opowiem, bo mi jedno w miesiącu przysługuje. Czy cyganowi nikt nie wierzy, rozumiesz? Ale ja wiem o tym, ale on do mnie... Dziennikarzy do mnie zwabi i oni będą moją sprawę śledzić. No będą obserwować. A oni będą tak wielce zainteresowani. To będzie pierwszy w Polsce obsługany więzień. Ja wiem o tym, że ja będę nie w porządku, że będę obsługiwał codziennie cele, nie? Ale coś za coś. Ja powiedziałem Pekorowi, dawaj kompa, to będę grzeczny. Jeżeli nie, to celu teraz masz za swoje. Tak to będzie wyglądało. Czekajcie, i z bazy muszę się uprzedzić. Dokładnie tak. Powiem ci, Pelinton, już ci mówiłem, że to nie przejdzie w życiu. Czemu to pas podrzucasz? Ty kurwa. Bo nie mam miejsca i muszę coś wymyślić, żeby było. Pelinton, twój plan ma strasznie wiele wad. Jakie? Patrz, wy zakładacie, że mnie wszyscy oszukają, że ja będę osobą, która nie będzie w ogóle z nikim mogła porozmawiać i z nikim, nikt jej nie wysła. No ale tak będzie. Pierwsze, będą psycholodzy. Że Jan Paweł II jest pedofilem, to na pewno. Psycholodzy będą do mnie przychodzili i lekarze, bo ja będę symulował, nie? Nie będziesz musiał. I powiem lekarzowi, nie? Proszę, połóż mi, bo mnie tu biją. I on na to zareaguje, nie? Lekarz? Wiesz co, ja myślę, że będziesz mało wiarygodny już po samej tej pierwszej historii. Więc ona ci nie pomoże w byciu wiarygodnym. Wiesz. Wszyscy są leniwi w Polsce. Mało tego, ja wam jeszcze powiem taką rzecz. Pamiętacie? Pelinton, ale na samym... Masz naprawdę dziwny pomysł na karierę życiową. Pelinton, jeszcze jedna wielka wada twojego pomysłu. Kto ci tą książkę wyda? No dokładnie. U nas ludzie się boją. Harry'ego Pottera się bali wydawać. Oni nie będą... Patrz, będą plomby, nie? Jakie plomby? Czego plomby? I będzie takie... Ja kupiłam na Allegro książkę o kupie, bo panu nie chcieli, nikt nie chciał mu wydać tej książki. Tak, właśnie. Mam dwa egzemplarze, jeden podpisany nawet imiennie. Nie kupą, ale taka beznadziejna ta książka trochę. Ale koleś sobie napisał, wyżył się, podnieca go kupa, więc rozumiem, że lubi o tym pisać. Ja zrobię gwar i powiem, że ten... że wielka książka o wielkim człowieku, nie? Kupujcie ją. To może będą tam wypisane. Tak, załóż. W Stanach to jest. Będzie woda. Premiera. Będzie premiera. I. Gala uroczysta. I nikt nie. Dopiero w dniu premiery ludzie się dowiedzą, co kupili. No nie wiem, to ja nie wiem. Wątpię, żeby ktokolwiek kupił książkę na temat. Jak nie wie nawet. Co w tej książce jest? Patrz, ten to będzie wielki Polak, papież. Ktoś musi rekomendować. I co, zdjęcia też będą? Oczywiście, że tak. W Photoshopie zrobione. Jak wali małe dzieci w Suwalki. Ale dobra, wracając do opcji. Jeszcze co ale chciałem. Patrzcie, Kali, ja ci już mówiłem, że ty nie zdajesz z tego sprawy, że po wydaniu takiej książki musiałby się wprowadzić, kurwa, nie wiem. Ja wiem, ja tak, ale ja teraz opowiadam kwestię, chcę podważyć wasze gadanie, że mnie pobiją i ja nikt nie wysłucha. Patrzcie, w momencie, kiedy zabiję tych... Nie wiem, czy przeżyjesz jedną noc w więzieniu. O tym, co napiszesz, to w ogóle. Jak się ludzie nie zlinczują, to w więzieniu ci tak zrobią. Biją go, czy więzieniu. Strażnicy powiedzą, my do tego ręki nie przykładamy, a wy z nim zróbcie, co chcecie. Dokładnie. Izolacja, nie? Nikt nawet nie będzie wiedział, że żyłeś. Nawet się zesrać nie zdążysz. Najpierw
Najpierw trzeba mnie oskarżyć za tych pijaków, których zabiłem wcześniej. No, naprawdę, proszę cię, zgotuję ci takie ciepłe przyjęcie, że... Ty się dobra, ty komunikat czasem, że sam się powiesiłeś, nie? Dokładnie, że miałeś już dosyć, bo ta trauma tak cię wyniszczy. Ten gwałt z dzieciństwa. Tak. Ja napiszę książki. To będzie śledztwo, zobaczymy wszystko. Ja sobie zażądam być w kamerowanej celi, nie? No to, że zażądasz, to każdy wziął w dupie, nie? No dobra, no to jakoś zrobię tak, że będzie... Bo wy myślicie, że w 100% jest Wałek, nie? Bo nie, nie. Ja przekonany, Kari. Że jest, mnie tak tam... To jedna z sześciu. A mnie tak nie wytymają, bo ktoś mnie zawsze wysłucha. Ten facet, co cię będzie przytulał w nocy. Patrz. Ten, co będzie z tobą grał i akurat będzie na TS-ie siedział. Ale ja będę z lasu, co mnie będzie przytulał? No ty, myślę, że oni tam mają czas. Zabij tam, nie wiem, pogadać o czymś innym. Ja patrz, myślę, ja będę... się tak przejmują. Myślisz mnie, ja będę w izolacji, to kto mnie będzie... Może też coś będą walić, może jest kilku pedałów, nie? Nie będą. Nie no, jak się obsmarujesz gównem, no to raczej nie. No właśnie, dokładnie. Musieliby być chorzy psychicznie. Tylko, że jak byś mały jak to już nie miał czym słuchać. Ale dokładnie. Ja będę symulował, że coś mi jest, nie? Będę sobie żeby podcinał. Oni panowie chyba wygryzał, bo nie wiem, czy tam nie ma, wiesz, czym sobie podciąć. O Jezu, jakie wstrętne grubasy. Ja tak wyglądam. I będę wyglądał, będę miał 800 kilo, nie? To będzie lekki. No to wtedy już nie będziesz sprawny, żeby kogoś zabić. 800 kilo, proszę cię, chyba że na nim usiądziesz. Wtedy nie. Ale mam 25 lat w tym więzieniu, nie? Więc dużo będzie opcji. W sensie, że przytyjesz? Wątpię. Więzień chcesz przytyć. Tak. No, w więzieniu to raczej się nie uda. Ale nie wie dlaczego, nie? Co to jest pod bańką? Jeszcze jeden. Jestem ciężko ranny. Kurwa, one w ogóle nie schodzą. Kolegi przynieśli. Tylko nasrały tego gówna. Ale najgorsze są rzeczy o tych... O, wybucha. O, połączyłam się z wami. Dobra, zabiłam jednego. Wróćcie, no, wracajcie. O kurwa, wy jakieś takie jeszcze. No. Może da się jakoś nie obejść. Chyba nie wolno. A czemu nie zakładacie, że będzie choć jedna uczciwa osoba, która wywalczy moje dobro? Ale chuj go tutaj ciągniesz, bziku. No naprawdę, bardzo fajny pomysł. Teraz to już na pewno tego nie przejdziemy. Musi się znaleźć tylko jeden kompetentny człowiek. Taki jak ja. Druga taka osoba jak ja. Co prawda rzetelna i prawdomówna. To ja napisałem książkę o papieżu pedofilu. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ktoś się nie bał pajacować i po prostu idzie tak. Pisze ja zanim... O, znalazłam. Kurwa, wejdę. O, zaliczyłam. Teraz już niech mnie zabiją. Już jest dwóch z sześciu, widzicie? No już mnie zabili. W momencie, gdy ja zdechnę, wy myślicie, że korupcja jest wszędzie, nie? A na auto, na tym, będzie widać, że przed powieszeniem miałem ślady szarpania, czy coś takiego, nie? Słuchaj, politycy zabijają się. Wszystko jest ewidentnie, każdy o tym wie, a i tak nie da się tego udowodnić. A ty będziesz szary, zwykły człowiek, o którym nikt nic nie wie. Myślisz, że no taka labuda, co się zabiła sama niby. Blida. Proszę cię. A blida, tak, blida. No to się zastrzeliła, nie? No to co? No proszę cię. Co, może się nie zastrzeliła? Tak jak ty byś się sam powiesił w celi. Ale wiesz co, Carringtonie, myślę, że jak myślisz się pasna te 800 kilo, to masz większą szansę nie tak przeżyć tego, że się tak wyrażę, ja wiem, treningu, no, ja niż... Ale oczywiście wiem, już ale... Już są trzy, ja jeszcze jedne wiem, gdzie jest następny, zaraz go uwolnię. Patrzcie, priorytetem będzie
zrobienie dymu w więzieniu, a nie spaszenie się, nie? Dlatego zdążę. Wszystko, na wszystko mam czas. O, tu jest następny. O, podniosłam. Jak to jest z łańcuchami, to my chyba nie zabijemy. Jaja. Już jest czterech. Widzicie, jaka jestem dzielna? Ja pierdolę. Kurwa, tych z łańcuchami to jest jakiś... Ile? Pany, kurwa, trzeba... Ej, nie pieprzcie, tylko biegajcie, uwalniajcie. I jak już uwolnimy, pójdziemy na środek zabić tego kolesia. Ukarać takich ludzi jak klawisze, nie? Jeszcze ja bym darł ryja jeszcze całą dzień i noc bym darł mordę, nie? To jest... Ludzie zakreblowali. I bym był najpierw obstrany gównem, żeby mnie tak skrzydować, musieliby się ubrudzić, bo ja bym się na nich rzucił. I codziennie ubranie do wymiany, ściana do malowania. Ale Karin, to nikt byś się nie przyobrócił, rozumiesz? To byś sobie był obstrany, naprawdę. Nawet nie też sprawy, jakie ludzie mają problemy. Mają ich w chuj, wiem, poko. Nie zostawiliby mnie na więcej niż 2 tygodnie. Słuchaj, wiesz co by ci zrobili? Umyliby cię i by cię w pasy wsadzili. Dokładnie. I myślę, że ktoś by się przejmował tobą. Pasy bezpieczeństwa, no jasne. Stwierdziliby, że jesteś niedorozwinięty. Można w pasach trzymać się w zgodzie, ci by wytrzymali 2 tygodnie. Przyjechał pan z no to by był na lekach. O, mamy pana od godziny. On mówi 2 tygodnie, a nie wie co się dzieje. Nie pograłbyś się w Wowa, bo by ci kurde leki dali takie, żebyś nie wiedział czy leżysz, czy stoisz, czy właśnie ci cieknie z gęby, czy z dupy. Żeby dać mi leki, nie? To żeby dać mi leki, to ktoś musi stwierdzić, że jestem fizycznie chory, nie? No raczej. Jestem zdrowy. Ja będę zdrowy tak jak teraz. Na szczęście ty nie musisz tego orzekać, to po pierwsze. A jeszcze myślałam, że powiesz, żeby dać mi leki, to musieliby mnie zaciągnąć do lekarza. To by było najlepsze z tego wszystkiego, co powiedziałeś. To też jest, ale słuchaj. Co powiesz mi o Andersie Breiviku, ten co zabił na Utoi? Ja wiem, że to jest twój. Za każdym razem go w telewizji pokazują, to sobie myślę. I takie osoby jak Carrington teraz się podniecają oglądając go w telewizji. Właśnie, ale patrz, ale słuchaj. Nie wiem. On jest kompetentny, nie? On... On jest konsekwentny. Tak, też. Stwierdził, że nie będzie pajacował z felami, jak się nie da nic zrobić i wziął sprawy we własne ręce, ale nie... on przynajmniej ma jakąś ideę, tak? Której jest wierny, a twoje pomysły na zrobienie kariery w więziennictwie to po prostu... Czy to będą nie w więziennictwie, tylko w... Nie wiem, jak to nazwać. Ja będę pisał pisarze, tak naprawdę mówiąc. Będę pisał książki. No tak. Myślicie, że mnie zabiją po 2 tygodniach, nie? Albo w czasie nawet. Ale nie ma takiej opcji. Ja przez 2 lata wydam tyle książek, że nikomu mnie nie zapomni. No w więzieniu, naprawdę. Ale patrz, ty nie musisz. Ale myślisz, że nawet... Je... No co? Nie wiem. To mówisz w więzieniu? Nawet pisać, żebyś spokojnie się ruchał przez nie wiem ile lat, to i tak nie wydasz książki. Serio, bo to musiałbyś odpowiednim osobom dawać. W więzieniu wcale nie tak łatwo chyba wydać książkę. Dobrze, ale patrz, w więzieniu ma jakieś prawa też, tak? No. No właśnie, to ja będę je wykorzystywał, a sam o, nie będę... O, naprawdę, dadzą ci wykorzystywać. Będę złośliwy, rozumiesz? O, na pewno ci pomoże to w egzekwowaniu swoich praw. Jezu, bycie złośliwym. Ej. Znowu padamy. Wiecie co, już idziemy to na środek. Jest ten, na środek pójdziemy i to jest łańcuchami przyjdą. I co, to niech jedna osoba biegnie na środek. Trzeba ja biegnę. Nie biegnijcie tutaj. Kurwa, wszyscy... Dobra, to zabijmy tego z łańcuchami. Ej, kurwa, zabijmy go, no. Chodźcie, to zabijcie. No, trzeci przybiegł. Ej. O, naczelnik więzienia. No obie. Naprawdę. Przyzwyczajaj się. Tak. Ale spotkałeś? Łańcuchami, to jest jakiś chybany, kurwa?
Bo wy go przyciągnęliście. Mówiłam, że jestem na środku. Wystarczyło się teleportować, nie? Nie, zwykły trasz mnie zabił. A poza tym, mało tego, wy myślicie, że klawisze są zabójcami, nie? A nie są. Raczej ty myślisz, że nie są. I co, ktoś został na środku? Wiesz co, poczekaj, zostań tam, nie wychodź. Nie ożywiaj się, jeżeli umarłeś. Tak, nie wstawaj, nie wstawaj. Jesteś jedyną osobą, która tam jest. Wszyscy wyszli. Oczywiście mogą mnie też dać do psychiatryka, nie? Normalnie i no nie i będę siedział w więzieniu, tylko w psychiatryku, ale wtedy też mnie muszą oszukać, bo jeżeli ja będę zdrowy na rozumie, a ktoś orzeknie, że on jest chory, to wtedy ten lekarz jest niekompetentny, powinien wylecieć z pracy. O, nie, naprawdę, to ja na pewno mu to udowodnisz. Na koło mam skoczyć, co tam jest? Na mnie masz skoczyć. Będę podważał. Już się nie mogę doczekać. I inni lekarze będą to orzekać. Co jest na środku? Ktoś jest na środku. Ktoś jest na środku. Ty? Dobra. A 3, 2, 1, giniemy. Nie? Nie, wiesz co, możemy to zabić, trzeba wyjść. Możemy to zabić. Nie. Ważne. Ja tylko speedę zmienię. I jeszcze ten. Poza tym, lekarz nie orzekł, że ja jestem chory, jak ja będę zdrowy. Nie no, chodźcie kurwa, zabijemy coś, zabijmy tego do kontrolarki. Dziękuję za uwagę. Ja się wskrzeszam, biję kawałek i zdycham. Dziki bies mnie bije. No dobra, ale jest jeden i jakieś małe. Biję go. Dobra, małe zdechły. Został tylko dziki bies. O kurwa, przybiegły dwa z łajny z uchami. Dobra, zabijcie ten też na wejściu. Na środku stoją takie kurwa. Na środku stoją te z łańcuchami. Ale mówisz, że stoją taki. Tam takie gówno, ty na tym po prostu stój. Bo jeden już prawie padł, tak? Dziki bies. Tam. O. O, są. Dobra, stawiam. Stój na tym. Dlaczego ja tak padam? Podejrzewam, że błąd. Dobra, biję jednego dzikiego biesa. Biega do mnie, wokół mnie dookoła. O Boże, 30 sekund, teraz już czekam. Dobra, może go zabiję. Jak tamte nie przybiegną. Biegną. Kurwa. Ale... To co one takiego robią, że ja padam? Coś robią. Zanim zostanę osądzony za zabójstwo pijaków, to sędzia będzie ze mną rozmawiać i ja na sali sądowej będę dar ryja, że pomóżcie mi, bo mnie tam leją. I wszyscy powiedzą mi bardzo dobrze. Ale to nie o to chodzi, patrz. Prawo traktuje wszystkich równo. Nawet gdzie jak jestem naczelnik więzienia? Już Zechon był, on miał mało HP. To nie musimy się z nimi bić, to ja idę do wyjścia. Jak nie musimy? Nie, czekaj, jednak nie zdech, bo by było zabić na czymś. No, dobra, ty przejść, nie ma go. Gdzie on jest? Wyprowadziliście go gdzieś? Leży na chlany i rozpatruje moją skargę. I czeka na kolegów z celi. Ja mam dla was deal. Dajesz. Spróbujmy zabić tego, co ma najmniej HP. Tak, tylko... Tego, co ma najmniej. Dobra, nieważne. Nie wiem, ja biję jednym czarem i on się rozdziela i bije we wszystkie trzy. One się leczą jeszcze, żeby było śmieszniej. Ale wiesz co, jak będziemy włazić sami? Jak każdy osobno, to nic z tego nie będzie. Ale zaraz jak... przyjdą po nas na restaurant, spokojnie. Czterech. Czekajcie, może padnie. Nie, bo już sobie... Biję, ja padnę. Dobra, czekam na ciebie. No zabili mnie. A, jeszcze muszę do miasta skoczyć się naprawić. Czekajcie chwilę. Czekam. Kurwa, czy po tym mi zostały. Urabiam sobie ręce po łokcie.
Albo umrę z wygłodzenia, nie? To jest plan na przyszłość. Wtedy nikt... Zagłodził się za tą sprawę. Jezu, jak... O, słuchaj, ogłosić młotówkę, że głodzisz się dlatego, że Jan, Paweł i tak dalej. I żeby ludzie kupowali twoją książkę i na co się zagłodzić. No, ale mało tego, to nie do końca jeszcze o to chodzi. Tylko patrzcie, ja nie mogę być głodny, bo ktoś pójdzie siedzieć za to, jeżeli ja będę jak jazdę. I ja będę walczył o takie pierdoły właśnie. Jak to się stało, że się udało? Poszliśmy wszyscy naraz, a nie każdy po kolei. Już cię podnoszę. Proszę. Dobra, patrzcie. Wielkie ożywienie. Posłyszycie o mnie, jakbym Tutus wam powie, czyli mój brat, że ja chcę. Za 20... achievement, widziałeś? Za 20 lat wam powie, że ja zdechłem, nie? W więzieniu. To wtedy będziecie wiedzieć, co robi. Żeby wszcząć postępowanie. Ważne, no, stary. Gdzie tam byłeś? On da wam pasy do WoWa, sprzedacie Golda i... Gdzie jest ten koleś? Wynajmiecie adwokata. Dokąd biegniecie? Czekajcie na mnie, nie? Bo jak chcecie łazić, gdzie przyjść, łazić trójkę. Nie, powinien się właśnie pojawić. Gdzie jest ten koleś? On był i go gdzieś po prostu... Gdzieś. Mogliście go gdzieś właśnie prze... To chodzi, że ci biegnie. Może być pani stąd. Macie go? Nie, wpierdam, co to jest na środku. Dobra, to go szukamy. Ja będę wydzwaniać do wszystkich dziennikarzy z całego świata. Bo co, że zginął naczelnik więzienia? Nie, ja jestem głodny. Ja im powiedzmy, że ci właśnie się też są głodne. Proszę. Nie, będą mieli sensację, rozumiesz, oni chcą o tym opisać, że... Nie, wiesz co... Lekarz takiej sensacji, obsunąłby się główny, wybiegnij na murawę, na euro, wiesz, mam sensację głowy. Ja ci powiem, co ja zrobię na stadionie w Chorzowie, nie? Jestem... A co tam będzie na euro w Chorzowie? Na euro nic, nie? Ale już mówię, jak wygląda opcja. Obok stadionu jest stadion i strzelnica jest, nie? O, mam strażnika, idę z nim na środek. Jest stadion i obok niego jest strzelnica, nie? Wjadę tam na tą strzelnicę. Wezmę sobie tam, nie wiem, 4000 zł, 5, okradnę kogoś, nie? Pójdę na... Albo nie wiem, nieważne. Będą pieniądze, nie? I... Nie, nieważne, nie o to chodzi. Wypożyczę kałasznikowa i dużo, dużo naboi, nie? No, skąd? Ze strzelnicy, która jest obok tego, nie? I później koleś w łeb. Zobaczą cię obsmarowanego głównym, to wątpię, żeby ci dali. Nie, ja nie będę obsmarowany głównym. I ten. Będę. Wybiegnę ze strzelnicy i biegnę na stadion pełen kiboli i zacznę do nich strzelać. Rozumiecie to? Zabiję 200 osób i się mnie spytają, dlaczego, nie? Ja bo mi się nudziło, bo kurwa mi level w wodzie nie poszło. Spytał. Podejrzewam, że po prostu palną w łeb, nic się nie będzie mi spytał. To. Nie wiem, policja, snajper, jakiś inny kibol. Ale jaki snajper, jak to jest zwykły stadion, zwykły mecz dla śmieci? To jaki snajper tam jest? Nie ma. Zobaczą cię z kałasznikowym zastrzelą. Nie, no proszę cię, to nie jest dla śmieci, no. Zwłaszcza, że teraz oni próbują zmienić całą tę kulturę, żeby ludzie mogli chodzić z dziećmi na stadiony. A już była ostatnio taka akcja, że jakaś drużyna w Gdańsku dziecięca
grała i przyszli kibole, tacy debile i pobili jakiegoś chłopca, koszulkę mu zabrali, ojca mu pobili. No. Wspaniale. Jak ojciec się rzucał, to dobrze, że dostał po ryju. A nie rzucał się, oni po prostu w kilku przyszły, a to były dzieci, które w takiej małej lidze, tam w Lechii czy gdzieś tam, Lechia Gdańsk. Jak pozaczysz w swojej bluzce swojego klubu, no to trudno, nie? Przychodzi silniejszy kibol, zabiera mu tą bluzkę i finito. No więc właśnie mówię o takich debilach. Proszę cię, to tak jakby ktoś mi wpierdolił na ulicy, że chodzę w koszulce z WoWa, bo on kurwa gra w Counter Strike'a i on tego nie toleruje. Załóż koszulkę tak. Z Battlefieldem na Niki i tych z Call of Duty, to bardzo możliwe. To w Stanach to podobno jest między tymi gośćmi z StarCraft, z tego, z, no. Nie, ze Star Warsów i z tego. Władcy Pierścieni? Nie. Star Treka. I tych drugich. Star Treka właśnie. Przynajmniej w filmie tym fanboys były takie akcje. Zajebisty film w ogóle. To by było strasznie smutne, bo ja lubię oba. No i dobra. Wybiegnę z kałasznikowym, zabiję 100 osób. Tam się on pojmę. On się ożywił. Zauważyliście, tak. Bo tak to był taki markotny. On zawsze jak są takie tematy, te jego tematy. Dam się pojmać i powiem, że chciałem pobić rekord Breivika i jestem tego, co zrobiłem, nie? On zabijał winnych, ja zabiłem niewinnych i jestem jeszcze bardziej dumny. I wtedy dziennikarzyny będą się dobijać do mnie, rozumiecie? Tak. Ja będę robić w więzieniu to, co już opowiadałem. I będę żył długo i szczęśliwie w więzieniu. Ja ale myślę, w sumie... Ja myślę, że w Polsce zrobią wyjątek kilka godzin albo powieszeń albo coś. Ja będę pierwszą osobą, która w Polsce dostanie karę śmierci. Trzeba więcej czasu. O, no prawda. Ja myślę, że to jest cel, którego powinieneś się trzymać. To jest jakiś plan na przyszłość. Przynajmniej nie będziesz się musiał maścić tą emeryturą do 60. Masz ambicje. Pierwszą osobą, która dostanie karę śmierci. Słuchaj, no ale jak tym właśnie z kim się udało, zabili córkę, kurde. Są celebrytami, to u nas jest wszystko możliwe. Dźwigam zbyt wiele. Patrz, dopóki sąd nie wydał wyroku, nie możesz powiedzieć, że zabili. Chociaż ja co ja tu wlazłam? Wyjdźcie stąd. O, ale jednoznacznie nie można stwierdzić. Tak, już zabić. O, pierdolimy to. Nie, po prostu uciekajcie, póki możecie. Nie, to mi się wystarczy. Carrington, ty tam stój, ty tutaj nie podchodź w ogóle. Zaraz będziemy się na ciebie teleportować. Zajebisty jesteś. Teraz ci się udało. Kurde, ale ten... A to tutaj jest ten mięsny jeż? Gdzie jest mięsny jeż? Ja nie wiem. Na początku samym. Jest wcinać mięso, to też jest mięsny. To jest achievement na nim. Za co? Żeby w ogień nie wejść, ani nie dostać od ognia, od niego. Jest takie dosyć trudne. Och, kurwa, zabiło mnie. On mnie odrzucił, debil. O, jest prawo. Nie, no wiem. Poczekam, aż mnie kliknięcie. Ej, dał na życia, to jest chyba 2 800 000. Będziemy go być na to. Dzięki.
to trzeba by do mikrofalówki. Mięsny jego? Nie, mięsny jest na zimno. Szczególnie te palówki w pierwszym razie, które mogą być zrobione. Wiesz co, ja to w sumie raz oglądałam. Kurwa, to nie śmiesz mnie rozjebał, czy psenka. Upłakałem. Psenka to nie wiem, czy ja słyszałam, ale widziałam taką grubszą dziewczynkę, jak robiła gdzieś tam na jakimś wyjeździe coś. Kurwa. Mięsnego jeża robiła? No tak, no. Bo to się właśnie wzięło z jakiegoś programu takiego, coś tam. Widziałam to na YouTubie, ktoś mi dał linka, że taki jakiś program, że tam... Nie, jakieś wyjazdy... No, tylko... Nie wiem, jakieś takie, że tam gdzieś wyjechali i jakichś innych ludzi na wyjeździe poznali i ona chciała ich ugościć i powiedziała, że ona w domu zawsze robi takiego mięsnego jeża. A śmieszne jest to, że ona taka gruba na maksa, z takim super zajebiście chudym kolesiem, ale takim przychlastem z twarzy. No, no nie za ładny. Ona też nie za ładna, bo gruba. No, w każdym razie tacy prosi dosyć. I on też się tam wypowiadał, że zajebisty ten mięsny jeż jest taki zajebisty i to w ogóle zawsze jest hit. I wszyscy są tacy szczęśliwi, jak ona podaje tego mięsnego jeża. No tak, w takim tonie, no nie pamiętam dokładnie, bo raz to widziałam. Ale wiem, że jest piosenka, tylko nie słyszałam. To ciężko. Muszę sobie wyszukać na tym, na YouTubie. Demon Jan Paweł Wydok. No mnie zajebał, co za koleś. Jestem taka cienka. Dziku, nie umieraj. O kurde, niech mnie ktoś skrzesi szybko. Za chwilę to będzie za późno. Kurwa, wszystko się jarę. Podnieś mnie, proszę. Kurwa. Podejdź do mnie. Kurwa, ja mam kurde wszystko palić, stary. Będziesz koło mnie stał, to... Niech mnie ktoś strzesił. Wspaniale. Czekaj. Czekajcie. No i zabrało Pcika. Zajebało mnie. Dobra, jeszcze 4000. Jesteś sam, dajesz. Spasował drugi czas powiesz. Musisz biegać od jednej do drugiej tej... Zacznę od tego, że spróbuję was podnieść. No musi jebnąć ścianę i to leczy, to było. Jesteś pewien, że to dobry wybór? Co było? Podniosłam kogoś. Dam do regenu życia. Nie no, wiecie, że tak trzeba honorowo wszyscy musimy żyć. O, dobra, podnoszę. No! A jak mam go zagrować? Muszę chyba uderzyć, nie? Zbawił się gówno, to go zagrujesz. Kurwa. Dobra, już chyba stał? Czy nie? Dobra, ja już stałem. Czekam, kurwa, się przestanę jarać. Kurwa. O kurwa. Chodźcie tu pod potem. Pol Pot. Hitler Azji, dobry człowiek. Pol Pot? Jak widzę jakieś wspólnie polskich potek. No. Słyszałeś o nim?
To jest wspaniały człowiek, nie? Tak samo jak mało typu. A, myślę sobie, czemu nie mogę podnieść, a ja nie żyję. Podnieście mnie, bo tutaj mi zbawiciel, widzę, żółty jest jakiś. Ja też jestem żółtego. Macie coś dla Barbarzyńcy? To jest skończony ten akt, czy co? Same gówno dostałem. Ja mam do wykańczenia oczyścić dziedzictwa, 58 witalność, buty 15 obrażenia, 1 14 punktów życia.